Tak, to jest Camaro ZL1. I tak, to jest tor wyścigowy. Jesteśmy dzisiaj na torze w Krzywej i będziemy sprawdzać, jak sobie radzi na torze Camaro ZL1, ale przede wszystkim będę się uczył samej jazdy na torze, ponieważ to dopiero mój drugi raz. Pod okiem fachowca, instruktora. Jesteśmy, trzeba opony rozgrzać. Samochód jest naprawdę rewelacyjnym autem, takim typowym rzeźnikiem na tor. Jest w standardzie wyposażony właściwie we wszystko, co jest potrzebne do nauki i do takich pierwszych kroków na torze. Nie musimy zupełnie nic modyfikować. Dla przykładu mogę opowiedzieć o swoim Audi RS5, który także jest bardzo sportowym samochodem. Mimo tego 30-sekundowe przyspieszenie dla tego auta powoduje temperaturę oleju w granicach 118-119 stopni Celsjusza przy 20 stopni na torze. To możemy sobie wyobrazić, co tam się dzieje w silniku, czyli ten samochód tak naprawdę nie jest przystosowany, a tutaj jeździliśmy, temperatura nie przekroczyła 95 stopni. Ujęcie, które macie w tej chwili przed sobą, to pełne okrążenie na torze. Chciałem w tym materiale dodać okrążenie bez cięć, byście mogli w pełni wyobrazić sobie osiągi tej bestii. Tak naprawdę ten tor to nie jest taki typowy tor wyścigowy. To nie jest taki tor, który ma tam 2-3 kilometrową nitkę, ma 16 metrów szerokości, na którym mogą się samochody nauczyć. Ten tor troszeczkę przypomina zwykłą drogę. Szerokość asfaltu jest tutaj taka sama jak szerokość asfaltu na zwykłej drodze. W związku z tym bardzo dobrze można się nauczyć takiej szybkiej jazdy po torze, ale też bezpieczne jazdy po ulicy. Można przetestować swój samochód w takich warunkach, jakie są na ulicy. Jeżeli tu się nie mieścisz w zakręt, to na ulicy też byś się nie mieścił. Przez ramię w lewo na wyjście, tam gdzie będziesz wychodził. Na pierwszy pachołek na salonie teraz patrzysz. Już na drugi, już na trzeci, już na wyjście ze slalomu. Już patrzysz na ten lewy zakręt, opony w lewym zakręcie. Już patrzysz na hamowanie, opony w prawym zakręcie. Już patrzysz na pierwsze w lewym, na drugie w lewym, na pierwsze w prawym, na drugie w prawym, na wyjście już teraz patrzysz. I teraz patrzysz na lewy zakręt, na dohamowanie do lewego zakrętu. I na prawy zakręt, już za prawy zakręt patrzysz. Na zewnętrzną troszeczkę, już patrzysz przez lewy zakręt. Daleko przez lewy zakręt. I już znowu przez lewy zakręt, przez trawę. Na opony w trawie po prawej. I już patrzysz na wyjście gdzieś tam na lewy, na te opony w lewym zakręcie patrzysz. I już patrzysz, gdzie będziesz hamował w prawym zakręcie, na wewnętrzną prawego. I tutaj to hamowanie delikatne, bo lewy, tak jest. Za górkę, już patrzysz za górkę, starasz się przebić wzrokiem. Tu spokojniej. Uwagę, bo teraz
nas jednak jazda tym samochodem rozprasza. Pozytywne słowa dla tego oczywiście. No, samochód jest nieziemski. Następną sesję to ja się będę musiał przesunąć, bo ty już zaczynasz tak szybko jechać, że tak jak ci mówiłem, ja się nogami zaczynam trzymać. Ale jesteś świetnym w ogóle trenerem, czyli nie wiem, no to można trenerem nazwać? Można tak powiedzieć. Jestem przede wszystkim instruktorem techniki jazdy. Instruktorem, tak, dobry. Brakowało mi słowa. Tak więc tam mi bliżej, ale myślę, że też można tak bardzo ogólnie to określić. Lepiej nie gasić, żeby turbiny nie spaliły się. Przede wszystkim nawet warto pozostawić ten silnik, żeby temperatury się wszystkie wyrównały, żeby olej miał szansę się schłodzić. Tak więc dobrze niech ten silnik tam minutkę pochodzi sobie na wolne. Ja to jestem po prostu w szoku, że tak dużo rzeczy można zacząć przyswajać w tak krótkim czasie, bo ile my z 20-25 minut jechaliśmy, to jest świetna sprawa. Mimo wszystko nadal bardzo wiele błędów widzę sam w sobie, a ty we mnie jeszcze więcej. To znaczy błędy ma każdy, ja też mam błędy. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli świadomi tych błędów. Jeżeli jesteś świadomy, to już wiesz, co robisz źle. I tak jak mówiłem, jeżeli wiesz, co robisz źle, wiesz, co masz poprawić. Najgorsze jest to, kiedy przyjeżdża się na tor, nie ma nikogo, nie ma osoby, która może ci coś doradzić. Wyjeżdżasz, jeździsz i w zasadzie nie wiesz, czy coś robisz dobrze, czy coś robisz źle. Czy coś jest szybsze, czy coś jest wolniejsze, czy coś jest lepsze dla twojego samochodu, czy coś jest gorsze dla twojego samochodu. Jasne. Camaro już się studzi po ostrej jeździe, a ja na zakończenie chciałbym podziękować Sylwkowi i Marcinowi. Sylwkowi za to, że udostępnił samochód, a Marcinowi za to, że jako instruktor dzielnie mnie przez ten tor przeprowadził. Polecamy tor Krzywa i dzięki za oglądanie. Cześć!